Drodzy Państwo, w moim programie bardzo często opowiadam o różnych zastosowaniach sztucznej inteligencji. Jest to obszar, który bardzo szybko rośnie i według prognoz IDC jeszcze w tym roku poziom tego rynku, czy wartość tego rynku sztucznej inteligencji osiągnie poziom 450 miliardów dolarów. I ten obszar będzie rósł przez najbliższe przynajmniej 5 lat bardzo dynamicznie. W 2021 roku globalne przychody z rynku sztucznej inteligencji wyniosły 383 miliardy dolarów, co stanowi wartość o 21% większą niż w roku 2020. Największy udział mają tutaj aplikacje sztucznej inteligencji, których wartość w 2021 roku przekroczyła poziom 160 miliardów dolarów i dla porównania w 2020 roku miała wartość ponad 140 miliardów, czyli ze 140 dolarów wzrosła na te 160. Kolejny największy składnik tego tortu to wszystkie wydatki związane z oprogramowaniem zarządzającym strukturą sztucznej inteligencji. W 2021 roku te wydatki wyniosły 120 miliardów dolarów, w 2020 roku to było 100 miliardów dolarów, czyli ponad 21% wzrost. Najmniejszą częścią tego całego tortu były wszystkie wydatki na platformy sprzętowe związane ze sztuczną inteligencją. Te platformy sprzętowe były warte w 2021 roku 18,8 miliarda dolarów, ale jest to segment, który jednocześnie najszybciej rósł, w najszybszym tempie rósł, ponieważ wzrost wartości tego rynku rok do roku to 39%. Sztuczna inteligencja to jest wciąż taki obszar, który bardzo warto teraz inwestować, bardzo warto interesować się tym obszarem, warto wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Ja też przypominam Państwu, że ja nagrywam również podcast na temat sztucznej inteligencji, podcast, który się nazywa Zrozumieć AI i bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście posłuchali tego podcastu, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Ten podcast można znaleźć na wszystkich platformach podcastowych, czyli na Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify, więc zachęcam, żebyście Państwo odszukali Zrozumieć AI i posłuchali kolejnych odcinków tego podcastu. No i warto, żebyście Państwo również uwzględnili sztuczną inteligencję w biznesach, które sami rozwijacie.